10 tysięcy euro to kwota, jaką wesprze Ukraińców w Suwałkach samorząd niemieckiego miasta Waren. Kilka tygodni temu do burmistrza tego miasta z prośbą o pomoc zwrócił się prezydent Suwałk Czesław Rankiewicz. Odpowiedzią na jego apel zajęli się samorządowcy z miasta partnerskiego. W środę o ich decyzji powiadomił naszego prezydenta burmistrz Norbert Moller. Jak podaje Suwalski Ratusz, niemieccy radni poinformowali, że przekazana na rzecz Związku Ukraińców kwota jest wyrazem solidarności wobec polskich partnerów, którzy przyjęli na siebie ciężar związany z kryzysem uchodźczym spowodowanym wojną na Ukrainie. Za wsparcie niemieckiemu burmistrzowi i tamtejszej Radzie Miejskiej podziękowała również Anna Samojlenko, przewodnicząca Związku Ukraińców w Suwałkach. W przeliczeniu na złotówki ten dar to nieco ponad 45 tysięcy złotych. Kwota z nóg nie zwala, ale w obliczu trudnej sytuacji ukraińskich uchodźców każda złotówka ma znaczenie. Szczególnie, że z powodu zwiększonych świątecznych wydatków i trwającej już od kilku tygodni nieustannej pomocy, mieszkańcy miasta w ostatnim czasie przekazują uchodźcom nieco mniej darów. Dlatego o pomoc zaapelowali wolontariusze z dworca PKP. Proszą o drobiazgi, które dla wysiadających z pociągu Ukraińców są bardzo potrzebne. Na liście opublikowanej na grupie Anioły z dworca PKP znajdują się kabanosy w małych paczkach, tak zwane gorące kubki, małe soczki ze słomką, musy, słodycze, mleko, owoce, a także niezbędne kosmetyki, dezodoranty, szampony, szczoteczki do zębów, kremy do rąk, golarki jednorazówki, mydła w płynie i inne. Całą listę można znaleźć na facebookowej grupie Aniołów. Do miasta kilka dni temu dotarł również transport z pomocą z Grand Saint. Mieszkańcy tego francuskiego miasta uzbierali i przekazali do nas kilka palet darów. Były to głównie artykuły medyczne oraz namioty i śpiwory. Nadesłane wsparcie uzupełniono tym, co zebrano od suwalskich darczyńców i upakowano w naczepie dużej ciężarówki. Tir pojechał do Tarnopola. W paczkach znajdowały się elastyczne opaski, igły, strzykawki i wiele innego sprzętu medycznego, kompresy, koce, opaski gipsowe, odzież oraz żywność o długim terminie przydatności do spożycia.